miałeś wiele objawień, miałeś wiele pomysłów, wiele koncepcji, miałeś wiele prowadzeń w różne strony, miałeś konkretne informacje od Bożego Ducha, co masz zrobić. Ale za każdym razem, gdy stałeś przed zrobieniem tego kroku, to się cofnąłeś, dlatego że bałeś się zaryzykować. Wiara to jest chodzenie w ryzyku. Wiara to jest ryzykowanie rzeczami, na których ci zależy. Wiara to jest ryzykowanie wchodzeniem w miejsca, w których nigdy nie byłeś, w których nie masz pojęcia się poruszać. Wiele razy, gdy stałeś przed granicą przełomu, trzymałeś klamkę już, żeby wejść na następny poziom, ale bałeś się zaryzykować. Nigdy więcej nie bój się podjąć ryzyka. Nigdy więcej. Ponieważ wchodząc w wierze, nie będziesz najpierw mieć efektu swojej wiary. Zawsze najpierw musisz zaryzykować. Zawsze. Taki przykład tobie podam, drogi przyjacielu. W momencie, gdy ja zacząłem prowadzić kościół, ja nie miałem bladego pojęcia, jak pracować z ludźmi. Ale ja uwierzyłem w prostą rzecz, że ten, który jest we mnie, potrafi wszystko. Że ten, który jest we mnie, jest najlepszym pasterzem. Że ten, który jest we mnie, pomoże mi zrobić odpowiednie kroki. I poszedłem i idę do przodu jak burza. Nie bój się podejmować ryzyka. Nigdy. Bo inaczej będziesz stać zawsze w miejscu. Amen.